siemanko. Dzisiaj z Krystianem będziemy robili Q&A. Pierwsze od 2 lat. Zapowiadane przez Krzycha na kanale. Tak. Jesteśmy teraz u mnie na siłowni w Fitness Pointcie. Może nie będziemy przedłużać. Przeczytam pierwsze pytanie. Czy zwracasz uwagę na procentowy skład włókien białych i czerwonych, ćwicząc daną partię? Na przykład barki, gdzie dominują włókna czerwone, są trenowane przez Ciebie z naciskiem na dużą liczbę powtórzeń. No moim zdaniem raczej powinniśmy się skupić na trenowaniu włókien białych, czyli no, trenować właśnie w tym przedziale, no, który jak gdyby uznawany jest za hipertroficzny, ponieważ te włókna białe jak gdyby mają największy potencjał wzrostowy i właśnie ten trening siłowy no, w niezbyt wysokich zakresach powtórzeń będzie je najlepiej stymulował, nie? Czy też właśnie trening typowo siłowy 5x5, czy też na no, te większe zakresy powtórzeń, chociażby tam do 8 czy może do 12 powtórzeń, nie? Więc raczej no, to są te włókna mięśniowe, które jak gdyby korzystają z tych szlaków metabolicznych beztlenowych, no i one będą najlepiej reagowały na taki rodzaj treningu. I one zapewnią nam jak gdyby rozwój danej partii, nie? Bo mimo tego, że możemy trenować te włókna czerwone, no włókna czerwone będziemy trenować nie, no, podczas wysiłku tlenowego tylko i wyłącznie, więc mimo tego, że one będą się rozwijać, czyli no, raczej będą się rozwijać w taki sposób, że zwiększy się zagęszczenie tych naczyń włosowatych i ich powiedzmy zdolność do długotrwałego wysiłku, co nie przełoży się raczej na większą masę mięśniową, tylko na poprawę no, no, może zdolność, większą zdolność wydolnościową, nie? Pod takim kątem ten rozwój moim zdaniem będzie przebiegał, nie? Ja bym tylko dodał od siebie, że wiadomo, że są jakby już teraz spojrzeć stricte na nasz trening na siłowni, no to są ćwiczenia, w których raczej po prostu nie będziemy ze względu na samą, nie wiem, specyfikę tego ćwiczenia używać mniejszych zakresów powtórzeń, nie? No bo jak ktoś robi, nie wiem, unoszenia na barki, no tak to jest. Tam nie będzie, znaczy powtórzenia robił tego ćwiczenia. Nie weźmy sobie 30 kilo i... Tak. No bo to można robić w ten sposób, ale to nie będzie na pewno bezpieczne ani zdrowe, nie? No bo tutaj jest akurat ten ruch jest na tyle złożony, że to raczej nie będzie bezpieczne ani wskazane w tym wypadku. No jak ktoś tam sobie ogląda jakiegoś tam profesjonalnego kulturystę typu Brad Warren, który wchodzi na siłownię, rzuca ciężarem i tam rwie każdy ruch. No, ale to jest inna historia. Przy normalnym treningu, no to wiadomo. Ale jak na przykład już ktoś robi, nie wiem, wyciskanie żołnierskie, no to jak najbardziej jakieś tam, nie wiem, 3 powtórzenia, nawet jakieś maksy ktoś sobie robi. To jest, no, w zależności jaką metodę tam treningową sobie wybierze, nie? Jeżeli jak gdyby wystąpi to progressive overload, tak to nazwijmy, no to na pewno się korzystnie to odbije na tym, na sylwetce i na sile, nie? Tak. Pytanie numer 2. Jak oceniasz szanse zawodnika naturalnego w męskiej sylwetce w kwestii sceny? Wiadomo, że jest ta różnica, ale czy w ogóle jest opcja zaistnienia? No więc moim zdaniem opcja zaistnienia oczywiście była. Jak tak spojrzeć na tą kategorię, przynajmniej w polskim tutaj świecie fitness, no to nie wiem ile to już lat minęło, chyba 5-6 lat od kiedy pierwsze tutaj debiuty w tej kategorii się odbyły w Polsce. Wtedy wygrał je Mariusz Czerniewicz. Jak ktoś sobie przejrzy zdjęcia z tamtej imprezy, to zobaczy jak wyglądały te sylwetki. Wtedy jak najbardziej myślę, była opcja zaistnienia naturalnie. No, natomiast w dzisiejszych czasach, no to już myślę, że na tyle to poszło do przodu. I taka jest duża konkurencja i no, nie oszukujmy się tam. Zawodnicy, nawet sami kulturyści o tym często mówią, że zawodnicy męskiej sylwetki często ich dawki środków dopingujących podobne są do tych kulturystycznych, więc no, łatwo sobie odpowiedzieć na to pytanie, no, że raczej naturalnie to niewiele da się ugrać, nawet jak ktoś ma świetną genetykę i nie wiem, fajny kościec, dobre proporcje, no to nie.
teoretycznie można by dojść do jakiegoś tam poziomu, tak? Tak. Walczyć, powiedzmy, żeby tam, nie wiem, do, chociaż do finału wejść albo tak, do jakiegoś tak. półfinału, ale no to moim zdaniem ten wysiłek jest nieproporcjonalnie, no, nieproporcjonalny do tego, co osiągamy, tak? No bo jeżeli ktoś, powiedzmy, troszeczkę, no troszeczkę mniejszym nakładem sił może dojść do tej formy sportowej, a my się męczymy kosztem zdrowia i powiedzmy to będą długofalowe konsekwencje, no to ja nie wiem, czy warto w takim momencie, kiedy jesteśmy świadomi tego, że no, jest to nierówna walka w tym momencie, nie? Dokładnie. No właśnie, jeżeli, nie wiem, to nie namawiam w tej chwili do stosowania dopingu, ale no jeżeli ktoś, nie wiem, wiąże stricte jakby swoją karierę, czy w ogóle finansowo chce się oprzeć na no, promocję swojej osoby na startach, w zawodach, no to, no, to raczej nie powinien się łudzić. Znaczy, to można sprawdzić swoje, powiedzmy, sprawdzić siebie w takiej sytuacji, ale niekoniecznie, no, jeżeli komuś nie zależy, no, nie? Jeżeli komuś nie zależy na konkretnej, nie wiem, żeby dostać się do finału, czy tam, powiedzmy, zająć jakieś tam miejsce na podium, tylko zobaczyć, na co jest, do czego jest zdolny jego organizm, tak. No to wtedy może mieć to sens jakiś, nie? No ale oczywiście zostają zawody naturalnych zawodników. Wiadomo, że to też trzeba patrzeć, jakie federacje się wybiera, no bo są, nie wiem, federacje typu Muscle Mania, że no, były pierwsze zawody w Polsce, ale wiadomo, że na świecie przynajmniej jak te zawody się odbywają, no to one nazywają się naturalne, ale wszyscy wiedzą, że tam te badania są bardzo umowne. Badania to wygląda tak jak na zawodach normalnych, kulturystycznych, czyli pada pytanie, czy stosujesz doping, czy nie, jest odpowiedź nie i dziękuję, kontrola antydopingowa jest już zaliczona. No, także trzeba patrzeć, gdzie są te badania, jakie są badania, bo one są niektóre zawody, gdzie jest i wariograf, ale wiadomo, że on nie jest jakby no, 100-procentowym jakimś tam wyznacznikiem, no ale jest na przykład wariograf, jest mocz, jest krew i wtedy już no, możecie przynajmniej, tak jest szansą, że przynajmniej w dniu zawodu, przynajmniej w dniu zawodu tam są ci zawodnicy naturalni. No może też może ktoś oszukiwać, ale no jeżeli to nie jest ranga zawodów typu, nie wiem, tak jakieś mistrzostwa świata, nie? No nie sądzę, żeby ktoś chciał. I też na pewno właśnie nie na taką skalę, że wiesz, 90% puli zawodników będzie kombinowało, jak tu oszukać, nie? Tak, na tych zawodach, tak, nie? Więc dokładnie. Z reguły podejrzewam, że też jak gdyby nagrody nie są takie prestiżowe i tak dalej i jest to zawody właśnie o wiele mniejszej skali, więc to jest akurat taki moim zdaniem dobry sposób, żeby się sprawdzić wtedy, nie? Tak, tak. Jest miarodajny na pewno, więc jak nie stosujecie dopingu i chcecie po tam kilku latach zobaczyć, gdzie stoicie, to na pewno fajnie jest poszukać czegoś. No niestety w Polsce jeszcze nie ma takich zawodów. Od jakiegoś czasu mam problem z rozbudową klatki piersiowej. Jakie ćwiczenie i jaką liczbę powtórzeń polecasz, żeby rozwinąć tą partię? Krystian, specjalista od klatki piersiowej, także może się specjalista od klatki. Mi się wydaje, że częstym właśnie błędem jest zbyt przeładowany plan treningowy. No, czyli no, często się zdarza, że właśnie w poniedziałek, dzień klaty, lecimy 6 ćwiczeń na klatkę, na koniec jeszcze 5 serii rozpiętek na bramie, żeby dopompować mięsień. No i wydaje mi się, że lepiej by było właśnie wybrać te najbardziej konkretne ćwiczenia, czyli wyciskanie na ławce płaskiej, właśnie dipy z obciążeniem i no oprzeć, powiedzmy, trening jeszcze tam wyciskanie na skosie, czy tam ze sztangą albo z hantlami. No, wybrać odpowiednią metodę treningową i powiedzmy robić tą klatkę 2-3 razy w tygodniu. Nie? Może być właśnie jak 2 razy w tygodniu, no to jeden dzień właśnie bardziej siłowy i kolejny dzień za parę dni o większej objętości. Nie? No i jeżeli krok po kroku jesteśmy w stanie zwiększyć tą objętość treningową, czy też poprawić te osiągi siłowe, to znaczy, że coś tam jednak się dzieje, nie? W ten sposób. No dokładnie. Nawet jak masz jakąś słabszą partię i będziesz się trzymał tej progresji, objętości, no to prędzej czy później ona będzie szła do przodu. Często też może być tak, że powiedzmy, no, nie jest się w stanie progresować z obciążeniem, bo no, jakiś tam powiedzmy kuleje gdzieś tam, albo triceps, albo coś tam w barku nie gra i tak dalej, nie? No to wtedy no to trzeba poświęcić trochę czasu, żeby
albo się wyleczyć, czy tam powiedzmy powrócić do pełnej sprawności, no i wtedy znowu od początku działać, nie? A jeżeli wiesz, że to już jest jakaś rzecz, powiedzmy, nie wiem, zwyrodnienie, którego nie możesz na przykład bez operacji, nie wiem, pozbyć się, no to musisz spróbować tą objętość zbudować w jakiś inny sposób, jakoś omijając te kontuzje, więc na przykład, no nie wiem, większą liczbą serii. Tak, właśnie, no wtedy jakoś tam ten ciężar, powiedzmy, albo wtedy na tym ciężarze 80 czy ileś tam procent robić mniej powtórzeń i tak, zwiększyć liczbę serii, nie? No jakoś trzeba wtedy kombinować, nie? Żeby coś tam ubrać, nie? W tym momencie. No w ogóle ludzie ostatnio się o tym mówi, ale generalnie mają często tendencję do tak nie doceniania swojej pracy, czyli wydaje mi się, że za mało robią, nie? I jakby też tracą na tym o tyle, że wszyscy wiedzą, że ten trening siłowy, na przykład zwłaszcza na redukcji, tak się dzieje, że on no, niewiele z tych kilokalorii spala i ludzie spędzają po kilka godzin tygodniowo na siłowni, mimo że mogliby to, nie wiem, połowę tą objętość zmniejszyć, chociażby i zamienić sobie na jakąś aktywność. Potem ta aktywność w ciągu dnia jest o wiele mniejsza. Tak, nie? Tak. Nie jesteś... No tak, no dokładnie, no. Nie? Bo wracasz z treningu, jesteś, zwłaszcza na redukcji, jesteś zbity jak pies, więc już... Nic się nie chce, tak. No niektórzy się zmuszają i wiadomo, robią wszystko, żeby podbić ten wydatek energetyczny. No a potem szybciej się wypalasz, no nie? Już nie masz siły na tą redukcję. No, także to trzeba sobie jakoś dobrze poukładać.